Reset Obywatelski. Rodaczki i rodacy, witam Was w tym szczególnym dniu, trzecim dniu miesiąca września roku 2021 w programie Mondrale Radia Reset Obywatelski, nadawanym na żywo co tydzień w piątki od 17 do 19. W dniu szczególnym, którym to Polska znalazła się w stanie wojny hybrydowej z przeważającymi siłami wroga białorusko-rosyjskiego ze wsparciem iracko-afgańskim. Na całe szczęście czuwa nad nami pan prezydent Andrzej Duda, pan minister Mariusz Kamiński i wszystkie służby państwa polskiego i możemy liczyć na to, że hordy nachodźców, uchodźców, przebierańców, którzy szykują się do inwazji od strony białoruskiej na naszą ojczyznę, zostaną drutami kolczastymi i bagnetami polskiego żołnierza powstrzymane. Wierzymy, że zaprowadzony właśnie stan wyjątkowy uchroni nas przed tą barbarzyńską, inowierczą inwazją z pozoru tylko niemilitarną, a tak w swej istocie inwazją groźniejszą niż ta militarna, bo kulturową i zmierzającą do dechrystianizacji, wynarodowienia społeczeństwa polskiego. Gdyby jednak udało się wrogowi przedrzeć przez zasieki i szpalery Straży Granicznej i innych formacji wysłanych na front i dotrzeć pod Warszawę, to oczywiście my, słuchacze Radia Reset Obywatelski, jesteśmy gotowi stanąć do boju i stoczyć drugą pamiętną bitwę warszawską. Zanim jednak hordy barbarzyńców dotrą do naszego miasta, mamy jeszcze chwilę, aby oddać się błahym, acz przyjemnym zajęciom rozmawiania z ciekawymi i mądrymi ludźmi. Tym ciekawym i mądrym człowiekiem w dzisiejszym programie będzie pan profesor Michał Rusinek, rodem z Krakowa, znany tak powszechnie, że jak to się mówi, nie trzeba go przedstawić. Ale my tak tutaj mamy, że i tak przedstawiamy. Ktoś chce, czy nie, czy trzeba, czy nie trzeba. Pan Michał Rusinek znany jest od bardzo dawna, bo znana była jego pryncypałka, wielka poetka Wisława Szymborska, który przez lata był sekretarzem i jego pierwszy wizerunek publiczny to taki chuderlawy, no bo sekretarz musi być taki trochę chudy. I tak sobie wyobrażaliśmy zawsze Michała Rusinka. Potem się okazało, że już jako osoba autonomiczna i szef fundacji imienia Wisławy Szymborskiej jest całkiem sporym mężczyzną, atrakcyjnym, dodajmy, i zaczął się nam wydawać kimś innym, a w miarę kolejnych swoich publikacji odsłaniały się nowe talenty naszego gościa. Zaczął on od krotochwilnych prób poetyckich, całkiem sporo napisał różnych wierszyków. Potem się okazało, że jest też uczonym, literaturoznawcą, który doszedł stanowiska profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim,
A jego główna praca nosi tytuł Między retoryką a retorycznością i jest to jego rozprawa habilitacyjna. A potem się już w ogóle posypały jak z rękawa różne jego książki, że przytoczę parę tytułów. Jak przeklinać? No, ja umiem bez książeczki Rusinka. Mały Chopin, wierszyki domowe, 6,5 tuzinka wierszyków Rusinka. Co ty mówisz? Magia słów, czyli retoryka dla dzieci, limeryki i inne wariacje, nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej, to jest książka poważna o Szymborskiej. Jak przekręcać i przeklinać poradnik dla dzieci? No krótko mówiąc, zrobił się Rusinek, tego jest bardzo dużo, a tych książek jest całe mnóstwo. Zrobił się Michał Rusinek pisarzem dla dzieci, czyli jest kustoszem spuścizny Wisławy Szymborskiej. Jest poetą, jest pisarzem piszącym głównie dla dzieci. Niesłychanie zabawne rzeczy. Jedną z książeczek czytałem. Jest poważnym profesorem literaturoznawcą, jest felietonistą, piszącym do różnych gazet, jest radiowcem, który ma swój program, chyba teraz ma w Nowym Świecie. No, ma bardzo wiele różnych pól działania, jest też chyba notorycznym takim właśnie jurorem, recenzentem. No jest też po prostu celebrytą, czyli kimś, kogo wszyscy dobrze znają, rozpoznają, kto jest rozchwytywany i któremu są zlecane różne publiczne wystąpienia i o kim piszą plotkarskie portale. Ja nie wiem, nie sprawdzałem, co piszą o Michale Rusinku portale plotkarskie, ale no pewnie no jakieś drobne skandaliki tam by się znalazły, ale kto by dzisiaj zwracał uwagę na drobne skandaliki. Wygląda na to, że jeszcze połączenia z Michałem Rusinkiem nie mamy, a może mamy, to już wie pan Krzysztof Kołaczek. O, pojawił się i zgadłem, że będzie na niebiesko, dlatego też włożyłem niebieską marynarkę. Moja jest tylko trochę ciemniejsza. Michał Rusinek się lepiej prezentuje, ma białą brodę, prawdziwą czuprynę. Powinno być odwrotnie. Ja powinienem mieć białą brodę, bo jestem kilka lat starszy, ale on za to przystojniejszy. No, my tu sobie już dowcipkujemy na temat Michała Rusinka, no bo trzeba być bardziej papieskim od papieża na spotkaniu z papieżem. Ale będziemy też powściągać swój marny dowcip, bo nasz gość ma lepszy, ale może w ogóle nie będzie się tam chciało tak bardzo dowcipkować. Ale zacznijmy, Michale, od sprawy dość wesołej, bo nie cały czas będzie wesoło. To obiecuję, bo chciałbym skorzystać z twojej obecności także jako profesora, nie tylko jako trefnisia, ale jest to okoliczność, no, można powiedzieć, okoliczność satyryczna, bo tutaj z kilkaset metrów od miejsca, z którego do ciebie i do państwa mówię, wystawiona jest estrada, na której jutro prezydent Rzeczpospolitej będzie wyszydzał drobnomieszczańską hipokryzję i prostactwo głosem, słowami pani Gabrieli Zapolskiej, a mianowicie będzie czytał w ramach narodowej nauki czytania, będzie czytał panią Dulską Gabrieli Zapolskiej. A ja chciałbym ciebie poprosić o komentarz kulturoznawczo-literaturoznawczy do tej przezabawnej, wydaje mi się, sytuacji, że taka właśnie osoba, słynna przecież z odwagi cywilnej, powagi, krytycyzmu wobec takich mieszczańskich form i mieszczańskiego oportunizmu, niezależnie myśląca, odznaczająca się wysoką, elitarną kulturą i obejściem, że właśnie taka osoba będzie
w imieniu narodu i na użytek narodu piętnować pewną grupę społeczną, no, drobnych, powiedzmy sobie, właścicieli czy przedsiębiorców z aspiracjami do awansu społecznego i tak dalej. No, co ty o tym wszystkim sądzisz? Dzień dobry Państwu przede wszystkim. Dzień dobry Janku. Bardzo dziękuję, że mnie tak pięknie przedstawiłeś. Mógłbym godzinami słuchać, muszę powiedzieć, jak o mnie mówisz. Natomiast co do moralności pani Dulskiej, no to szczerze mówiąc zobaczymy, jak to wybrzmi, bo to jeszcze interpretacja będzie ciekawa. Możemy tylko zakładać, domniemywać, jak to będzie. Ale wydaje mi się, że po pierwsze Gabriela Zapolska może przewracać się w grobie, słuchając tych interpretacji. Wydaje mi się, że wybór tej akurat lektury jest znamienny i będzie obiektem różnego rodzaju szyderstw, porównań i no porównań po prostu i takich, no, będziemy szukać różnego rodzaju aktualności w tej lekturze. A jeśli chodzi o tę główną grupę społeczną, która jest poddawana krytyce, no to myślę, że jakoś propaganda rządowa czy prorządowa sobie z tym poradzi. Ja w nią wierzę w każdym razie, bo zauważyłem, że to jest taka propaganda, która sobie daje radę, ponieważ została wymyślona taka zupełnie nowa grupa społeczna nazwana suwerenem. I wydaje mi się, że zupełnie spokojnie może ten suweren spać, to znaczy nie będzie on, jakby to powiedzieć, nie zostanie zaatakowany przez tę lekturę. Zostanie oszczędzony, a nawet można powiedzieć, że wyjdzie zwycięsko z tej batalii, która zostanie wytoczona. Nie wiem zresztą, czy całość tego tekstu będzie czytana, czy tylko fragmenty. Bardzo jestem ciekaw, które fragmenty będą czytane. Zobaczymy, zobaczymy. Zresztą ja też zostałem namówiony do tego, żeby czytać w bibliotece, którą będę odwiedzał jutro czy pojutrze. Generalnie muszę powiedzieć, że mam pewien wstręt, to może za dużo powiedziane, ale niechęć do przymiotnika narodowy. Coś takiego się stało, że on stracił swoją neutralność. I tak jak po angielsku national oznacza coś publicznego po prostu, coś centralnego, tak po polsku jednak i po niemiecku przymiotnik narodowy pobrzmiewa nacjonalizmem. I to oczywiście jest wykorzystywane w propagandzie. Zawsze można się wycofać, że to wcale nie chodzi o żadne nacjonalistyczne ukłony w stronę na przykład nacjonalistów, ale gdzieś ten przymiotnik narodowy jednak ciągle u nas niesie takie konotacje. Jest coś takiego jak Narodowy Korpus Języka, prawda? Czy Narodowy Korpus Języka Polskiego, czy angielskiego, czy czeskiego, natomiast po niemiecku on nie ma tego przymiotnika narodowy, właśnie ze względu na konotacje historyczne i na to, co propaganda faszystowska zrobiła z tym słowem, zawłaszczając je poniekąd. No a teraz coś takiego się też stało z tym słowem, prawda, w naszym dyskursie publicznym, że ono znów pobrzmiewa czymś niepokojącym i czymś groźnym. Aczkolwiek liczę na to, że w zestawieniu z Gabrielą Zapolską jakoś to zostanie, można powiedzieć, złagodzone. Ale to jest sensacja, że ty będziesz brał udział w imprezie, no jednak mimo wszystko imprezie władzy. Myślę, że to jest jakieś niedopatrzenie albo dywersja wręcz i że polecą głowy. Ja miałem już taką sytuację, ty musisz się liczyć z pewną odpowiedzialnością, która być może zaciąży na tobie, bo ja przed 4 laty miałem taką historię, że udzieliłem, idąc ulicą niechcący, nie bardzo zdając sobie sprawę, z kim rozmawiam, wywiadu radiu publicznemu. No to był zupełnie neutralny wywiad, nie było tam żadnych nieprzyjemnych dla władzy treści.
ale w wyniku emisji tego wywiadu został zwolniony szef redakcji tego radia oraz dziennikarz. Wyrzuceni zostali natychmiast z pracy. Dziennikarz, który ten wywiad przeprowadzał, więc jednego dnia wylecieli z roboty. Można sobie to sprawdzić w internecie, że nie zmyślam. I obawiam się, że może zostać postawiony w takiej sytuacji. Ja pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to zadzwoniłem do tego pana dziennikarza, który został wyrzucony, i zapytałem, czy mogę mu czymś pomóc, że może on będzie chciał znaleźć pracę w mediach wolnych, to może spróbujemy coś w tej sprawie zrobić. No on grzecznie podziękował i powiedział, że sobie poradzi. Już nie wiem, jak sobie potem poradził, więc musisz się liczyć z tym, że ktoś zapłaci głową za twoje czytanie. Ja się dopytywałem się u dyrekcji biblioteki, czy dyrekcja biblioteki zdaje sobie sprawę z tego, z potencjalnych konsekwencji zaproszenia mnie do tej imprezy, i oni dzielnie, jak na razie przynajmniej, zobaczymy jak to będzie, ale dzielnie powiedzieli, że tak, że chcą. No to wielkie pozdrowienia dla pani dyrektor, czy pana dyrektora tej biblioteki. Zobaczymy, jak będzie. No w każdym razie, w razie czego, drzwi do liberalnego, wolnego świata stają przed panią, panem otworem, bo takie są nasze obyczaje. Sądzę jednak, że ani Michał Rusinek, ani pan prezydent Andrzej Duda nie będą czytać tego fragmentu, którym się okazuje, że Hanka jest w ciąży i musi opuścić dom państwa Dulskich, bo to by było być może zbyt drastyczne. No, a przecież wszystko w Dniu Narodowego Święta Czytania Powszechnego, wszystko musi być uładzone, bezpieczne i nie budzące żadnych kontrowersji. No, prawdę mówiąc, mnie bardzo śmieszy, że właśnie ktoś, kto jest już takim emblematycznym karierowiczem no właśnie zakłamanym, pozbawionym własnej podmiotowości, własnego zdania, własnej sprawczości, uczciwości takiej wewnętrznej, intelektualnej, że ktoś właśnie taki, tak strasznie krakowski też z chowu i z tej swojej mentalności będzie występował w roli wyszydzającego przywary drobnomieszczańskie. No w końcu to nasze miasto, Kraków, pełne jest właśnie takich ludzi i zatruło Warszawę no właśnie takim eksportem. Co? Kraków przeprasza. W razie Kraków przeprasza, dziękuję bardzo. Znaczy, ja teraz w pozycji warszawskiej dziękuję. No ale no wiadomo, przypomnę, że pan Duda i pan Ziobro i pan Terlecki i pan Legutko, żeby wymienić najważniejszych, to są właśnie z tego chowu. To nie jest przypadkowe i to wymaga socjologicznej analizy, ale bardziej chyba interesujące jest bardziej ogólne zjawisko przechwytywania. To się nazywa uczenie subwersja, jak pewien element krytyki społecznej na jakimś takim poziomie retorycznym, na poziomie słów zostaje opacznie, przewrotnie przejęty przez stronę, do której ta satyra jest skierowana, i w sposób taki właśnie szyderczy ta strona atakowana retorycznie przejmuje ten emblemat, te epitety, które się do niej stosują, i w ten sposób je wyszydza, unieważnia, no i obezwładnia, prawda? I zawłaszcza, prawda? W jakimś sensie to jest taki akt zawłaszczenia. Zawłaszczenia, ale to jest taki pewnej przewrotnej przemocy symbolicznej, takim metapoziomie. Dzielę subwersji, wszystkie chwyty dozwolone, nawet można powiedzieć, nie działa tabu bluźnierstwa. Przypomnę WC Kwadrans, taka była audycja Cejrowskiego, to WC wiadomo znaczy Water Closet, ale w tym wypadku wartości chrześcijańskie. No i nikt go o bluźnierstwo nie oskarżył, bo w ramach subwersji możliwe jest wszystko. Więc
subwersja, a mówiąc po gombrowiczowsku upupienie, jest potężną bronią. No jeżeli konformista, oportunista, karierowicz przedstawia się jako ktoś odznaczający się krytycyzmem, odwagą cywilną, intelektualnym dystansem do rzeczywistości, a więc jako ktoś, kim no, właśnie nie jest i wobec kogo jest wymierzone, czy w kogo jest wymierzone ostrze satyry, to rzeczywiście to ostrze satyry jest skutecznie stępione, no bo trzeba się wspiąć na jeszcze wyższy poziom dyskursywny, na przykład ten, z którego ja teraz przemawiam do Państwa, za co bardzo przepraszam, żeby to wszystko rozwikłać i zdemaskować, zdezawuować, a na tym poziomie już jest trudno o efekt komiczny. No może być komizm metadyskursywny, ale metadyskursywny, no ta sfera jest już zawłaszczona przez teoretyczność. Tam miejsca na dowcip już nie ma, to jest zbyt skomplikowane, zbyt złożone. Wyśmiewanie się z Dudy, który zgrywa osobę samodzielną, krytyczną i kulturalną, no to już by było mistrzostwo świata. Raczej to się odbywa, zwróćmy uwagę, że to się odbywa, bo jest taka sfera takiego dowcipu memicznego, memy, prawda? W nich się pojawia co jakiś czas właśnie Duda jako ktoś, kto usiłuje być kimś, kim nie jest. I ja liczę na wysyp memów, tutaj nawet pewnie wideo memów, jeżeli coś takiego istnieje, ale liczę na taką kreatywność odbiorców. No dobrze, niechaj tak będzie. Jakkolwiek jest to naprawdę największe wyzwanie, żeby osiągnąć efekt komiczny tam, gdzie wymagana jest taka metarefleksja, prawda? Gdzie jest się bardzo oddalonym od takiej bezpośredniości, która sprzyja komizmowi. Ale być może tą bezpośredniość i naturalność można no właśnie w tej skrótowej formie memu jakoś odzyskać i taka zapętlona meta-satyra, autosatyra dzięki krótkości formy może być odzyskiwać swoją moc. To takie z krótkimi, celnymi wierszykami, z różnymi pirnonsensami. Są takie formy komiczne i satyryczne, które nie podlegają takiemu dyskursywnemu rozbiorowi, nie są zniewolone własną dyskursywnością. No właśnie, ja tak tutaj filozofuję, nie bez kozery, bo ja chciałem zapytać Cię o Twą stronę naukową Twojej działalności. Program jest, nazywa się Mądrale i tutaj się dosyć swobodnie no, mądrzymy i mówimy o trudnych rzeczach, i nie musimy się martwić, że kogoś znudzimy albo że ktoś nie zrozumie. Nie trzeba się też bardzo ograniczać, żeby mówić krótko, bo zaraz jest piosenka. Do piosenki mamy z 10 minut. Także chciałem Cię zapytać o te Twoje badania nad retorycznością i jakby w jakim kontekście one były prowadzone, czy tu chodzi o literaturę, bo ja nie czytałem tej książki, czy chodzi szerzej o retoryczność w kulturze, o taką komunikację publiczną i w ogóle jaki jest Twój pogląd na instrumentarium retoryczne, które dzisiaj funkcjonuje, które mamy do dyspozycji. Moja rozprawa, akurat doktorska, niehabilitacyjna, dotyczyła rzeczywiście retoryczności jako takiego pojęcia, które wkrada się, nie tak jak retoryka, a która można powiedzieć wchodzi głównymi drzwiami, ale właśnie retoryczność, która się wkrada do różnego rodzaju dyskursów, także do dyskursu filozoficznego, który zawsze z retoryką miał jakiś problem, to znaczy bardzo wielu filozofów uważało przecież, że język nie jest istotny dla filozofowania, bo filozofowanie odbywa się przed językiem, w jakimś myśleniu wyłącznie i że język no właściwie jest tylko pewnego rodzaju narzędziem do przedstawienia tego, o czym myślimy. Natomiast bardzo wielu filozofów z drugiej strony zdawało sobie sprawę z tego, że to filozofowanie odbywa się w języku i że ma to pewnego rodzaju, niesie to pewnego rodzaju konsekwencje. Ja lubię takich filozofów, którzy
właśnie są tego drugiego sortu i drugiego typu, którzy zastanawiają się nad językiem i na przykład nad metaforą. Bo taki filozof John Locke napisał taką rozprawę przeciwko metaforze. Na przykład, i napisał on coś takiego, że filozofia powinna unikać metafory, ponieważ, tutaj cytuję, metafora zatyka rury poznania. Pipes of knowledge. No i w następnym zdaniu powiedział, oczywiście ja wiem, że to zdanie, które napisałem, jest metaforyczne, ale napisałem je w ten sposób, bo inaczej byście go nie zrozumieli. Metafora jest pewnego rodzaju, ma być taką jakby pomocą. I na przykład jeden z moich ulubionych filozofów literatury, może bardziej niż filozofów jako takich, to znaczy Paul de Man, wyszukiwał u filozofów takich, szczególnie tych filozofów, którzy byli zwróceni przeciwko retoryce, którzy uważali, że język nie jest istotny, takich miejsc, gdzie ten język, a dokładnie ta retoryczność języka, zaczyna być jakimś problemem filozoficznym. I oni albo przechodzili do porządku dziennego nad takim problemem, no albo drążyli ten problem dalej. Bardzo często to drążenie jakby przeszkadzało im w filozofowaniu. Jest nawet taka teoria dotycząca Friedricha Nietzschego, że on nigdy nie stworzył systemu filozoficznego dlatego, że zaczął się bawić językiem i że to go jakby wciągnęło w taką otchłań rozmyślań, że nie mógł już stworzyć właśnie systemu filozoficznego jako takiego. To jest jedna strona. Druga strona jest taka, że my w tej kulturze europejskiej jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o retoryce jako o takiej w gruncie rzeczy właśnie pewnym narzędziu i czymś podwładnym, czymś, nad czym mamy władzę. I jest przecież taki podział na sztuki wyzwolone i są te trywialne i kwadrywialne, prawda? I te trywialne, czyli trivium, to jest gramatyka, to jest retoryka i to jest logika albo dialektyka. Gramatyka uczy poprawnego mówienia, retoryka uczy mówienia przekonującego, natomiast logika czy dialektyka ma nas uczyć weryfikacji tych naszych sądów, językowych sądów w zderzeniu z rzeczywistością. No, taka jest, powiedzmy, taka jest zasada. I to kiedyś na tym trivium i quadrivium zbudowano paideję, tę paideję późno starożytną, która później się, można powiedzieć, przekształciła w taki system edukacyjny. I ten system, resztki tego myślenia wciąż jeszcze funkcjonują. Przy czym kiedyś, na przykład w średniowieczu, uczono w ten sposób, że najpierw uczono języka, właśnie gramatyki i retoryki, później uczono tej logiki, jakby ją tam nie nazywać, a dopiero potem uczono nauk jako takich, czyli można powiedzieć, że to wyglądało tak, że najpierw uczono takiej umiejętności wyrażania, wypowiadania się, a dopiero potem, jak ktoś już to umiał, to dopuszczono do nauki jako takiej. To jest oczywiście teraz inaczej, no bo w tej chwili od razu dzieci uczą się i przyrody, i matematyki, i wszystkiego tego, czego uczono dopiero w średniowieczu na tym późniejszym poziomie, takim powiedziałbym uniwersyteckim. Ale wracając do tego trivium, postrzegamy to trivium jako pewną taką spójną i pozbawioną konfliktów wewnętrznych całość, prawda? To znaczy gramatykę, retorykę i logikę. Tymczasem retoryka jest pewnego rodzaju taką niepokorną siłą w tym wszystkim, taką siłą, która na przykład zawiera, zwłaszcza w tej części dotyczącej figur i tropów, zawiera takie mechanizmy, które są nielogiczne albo niegramatyczne. Bardzo wiele figur retorycznych to są figury nielogiczne. Na przykład kiedy mówimy posługujemy się taką figurą, że wina i pacierza nie odmawiam, no to jest w gruncie rzeczy nielogiczne. Mówimy, posługujemy się tak zwaną zeugmą, bo tak się nazywa ta figura. Używamy jednego określenia do dwóch zupełnie różnych rzeczy. Wykorzystujemy polisemię, wieloznaczność. Co więcej, retoryka pokazuje nam, badania nad retoryką pokazują nam, że język jest swego rodzaju żywiołem. Jest taka wspaniała książka Heinricha Lausberga, przetłumaczona
na polski przez Alberta Gorzkowskiego, znakomicie zresztą, pod tytułem Retoryka literacka. Ta książka ma prawie 1000 stron i kilkadziesiąt stron, już nie pamiętam dokładnie, ale kilkadziesiąt stron w tej książce zajmuje indeks nazw łacińskich, nazw pojęć retorycznych. I z jednej strony można powiedzieć, ach, jaka to jest wspaniała dziedzina nauki, że ma aż tak wielki korpus, tak wielki metajęzyk, prawda? No więc udało się jakoś ten żywioł języka ująć w taką wielość teoretycznych określeń. Ale można też popatrzeć na nią i co ja proponuję, jako na jednak dowód na to, że to się nie udało, bo nauka, której jest tak wiele pojęć, właściwie nie do opanowania przez człowieka, prawda? Bo nie da się opanować tak wielu pojęć, to nie jest prawdziwa nauka, to znaczy coś tu jest nie tak. To jest moim zdaniem nieudana próba okiełznania w taki dyskurs teoretyczny, w ramy tego dyskursu teoretycznego, żywiołu języka. Język jest żywiołem. My sobie możemy wprawdzie udawać, że nad tym językiem panujemy, ale tak naprawdę nie panujemy. Tak naprawdę to on swoje, a my swoje. To jest szczególnie dobrze widoczne właśnie w tym dyskursie filozoficznym, to znaczy wtedy, kiedy retoryka wkrada się do dyskursu filozoficznego, ale też oczywiście w dyskursie literackim. Wspomniany przeze mnie Paul de Man uważał, że literatura jest swego rodzaju poligonem, to znaczy, że filozof powinien być przede wszystkim literaturoznawcą, czy językoznawcą, i to mówi za Nietzschem, bo to jest przecież zdanie z Nietzschego. I on uważał, że należy najpierw czytać literaturę po to, żeby nauczyć się wychwytywać w niej różnego rodzaju zjawiska retoryczne oraz widzieć, jakie one mają konsekwencje poznawcze, krótko mówiąc. No a potem w ten sam sposób, również powiedziałbym taki retoryczny sposób, czytać filozofów. Tego dotyczy moja rozprawa doktorska, a też ja się bardzo długo opierałem przeciwko takim próbom namówienia, żebym się zajął dyskursem politycznym, bo on oczywiście jest bardzo zretoryzowany, tam oczywiście bardzo wiele pojawia się zjawisk retorycznych, ale z drugiej strony to nie jest dyskurs naturalny, taki powiedzmy, to jest rodzaj profesjolektu, prawda? Politycy się nim posługują. I jego mamy w ogóle bardzo wiele. My teraz o nim mówimy, często chętnie o nim mówimy, i on się nolens volens staje takim modelem komunikacji. A przecież jeżeli stoją naprzeciwko siebie dwaj politycy, czy dwoje polityków, to oni nie rozmawiają ze sobą po to, żeby się ze sobą dogadać, niestety, tylko po to, żeby stoczyć pewien rodzaj pojedynku, żeby się wzajemnie zwalczyć, albo jak to się teraz mówi, zaorać jeden drugiego. I to nie jest model komunikacji, no nie do końca o to chodzi w komunikacji. W 89 i w 90 roku przypomniano takie pojęcie, które rzeczywiście pojawia się i w retoryce, i przede wszystkim w języku prawa, mianowicie konsensus. Ono, prawda, chodzi w nim o to, że jeżeli rozmawiają ze sobą, no dajmy na to politycy o różnych poglądach, to jednak jednemu i drugiemu chodzi na przykład, przepraszam za patos, o dobro Polski, prawda, o dobro nasze, rację stanu i tak dalej. I oni powinno im to przyświecać cały czas. Powinni wypracować taki rodzaj części wspólnej, można powiedzieć. Owszem, różnimy się, ale co do kilkunastu rzeczy możemy powiedzieć, że się zgadzamy. I to powinna być taka płaszczyzna, na której potem buduje się demokrację. No ale to jest oczywiście marzenie ściętej głowy i to jest oczywiście taki rodzaj utopii, bo bardzo szybko zapomnieliśmy o tym słowie. Ono było, można powiedzieć, że w tym naszym dyskursie, takim publicznym dyskursie, bo nie mówię o specjalistycznym, słowem endemicznym, słowem chwilowym. Przez chwilę mówiło się o tym konsensusie. No, to także Lech Wałęsa mówił o nim. Natomiast w tej chwili już kompletnie o nim
o nim zapomnieliśmy. Jedna strona albo druga strona zawłaszcza w gruncie rzeczy prawo do mówiąc też patetycznie, bycia Polską, prawda? Bo to, z czym my mamy do czynienia w tej chwili, to jest coś takiego, że jedni i drudzy politycy mówią, że to my jesteśmy tymi prawdziwymi, i nie tylko jedni i drudzy, bo jest oczywiście wiele takich, wiele ugrupowań, że my jesteśmy prawdziwą Polską, że to nie jest Polska. Czyli wstydzimy się za na przykład, czy wstydzimy się jakichś tam posunięć polskiego rządu i mówimy, że to przecież Polacy się tak nie zachowują, to nie oni, to są uzurpatorzy jacyś, prawda? A drudzy mówią właśnie, że Polska powinna wyglądać tak, a nie inaczej, więc to my jesteśmy Polską. Profesor Marcin Matczak napisał ostatnio taki felieton do gazety o tym, że właściwie Jarosław Kaczyński sobie wyobraża Polskę jako taką willę na Żoliborzu, otoczoną właśnie przez ten kordon policyjny, i tak by chciał, żeby wyglądał cały kraj. No więc wracając do pytania, ja broniłem się dosyć długo przed badaniem i zastanawianiem się w ogóle nad tym dyskursem politycznym, uważając go za taki jednak, można powiedzieć, profesjolekt wyłącznie i dosyć wąski dyskurs, no ale on zaczął być bardzo, powiedziałbym, dominujący. Co więcej, ten język dyskursu politycznego zaczął bardzo wyraźnie przenikać do takiego dyskursu, powiedziałbym, domowego. I nie wiem, czy wiesz, ale podobno najgorszą obelgą wśród przedszkolaków nie jest ty złodzieju, ty tam, tu nie będę mówił, albo ty pedale na przykład, tylko jest ty uchodźco. I to jest smutne, prawda? To znaczy, że to słowo, które powinno, które znaczy to, co znaczy, nagle przez to, że zostało zawłaszczone, przemielone przez tę propagandową maszynkę prawicową, zaczęło być obelgą, no i zaczęło wzbudzać jakiś taki rodzaj lęku. Jest taka książka, bardzo piękna zresztą, książka Jarosława Mikołajewskiego, Wędrówka Nabu. To jest książka dla dzieci o uchodźcach, a właściwie o uchodźczyni, o małej dziewczynce, która musi uciekać ze swojego ogarniętego pożogą kraju, decyduje się na to, żeby przepłynąć jakąś wielką wodę i na inne niebezpieczeństwa, i zostaje wyrzucona na ten lepszy brzeg. I tam trzeba zdecydować, tu się kończy książka, dzieci mają zdecydować, czy ona będzie mogła zostać, czy nie. I wokół tej książki zorganizowano cykl warsztatów dla dzieci. I te dzieci były oczywiście odpowiednio też przygotowane, ale to im zadano na końcu pytanie, czy poproszono o głosowanie, czy one by pozwoliły jej zostać, czy też odesłałyby ją z powrotem. No i połowa dzieci uważała, że ona powinna wrócić do swojego kraju. Dlaczego? Dlatego, przepraszam, że ona jest uchodźczynią, czyli kimś, kto niesie pewien rodzaj zagrożenia dla naszej kultury. Co z tego, że to jest mała dziewczynka? Teraz można by było powiedzieć, że co z tego, że to jest mała dziewczynka z kotkiem? To i tak nie ma żadnego znaczenia, bo ona już została naznaczona, ona już ma ten emblemat uchodźca, który się wiąże w tej chwili właśnie z zagrożeniem. A że jesteśmy zarządzani lękiem, i to jest jedna z tych strategii retorycznych partii rządzących, prawda, żeby zarządzać nami lękiem, no to to oczywiście tak działa, to określenie. Natchnąłeś mnie, żeby zaprosić Jarka Mikołajewskiego do naszego programu również. To wszystko jest szalenie interesujące i nasuwa mi pytanie, które szerzej sformułuję po piosence, bo czas już jest na piosenkę, a pytanie będzie o stosunek retoryczności do aspiracji do prawdy. Zawsze tu był jakiś konflikt i na ogół się nam wydaje, że jak jest dużo retoryki, to jest mało szacunku dla prawdy, a tam, gdzie naprawdę jest ten szacunek, tam unikamy retoryki. Więc chciałbym podrążyć jeszcze ten temat z tego epistemologicznego punktu widzenia.
A teraz, skoro jest już 17:45, to czas na pierwszą z dwóch piosenek w naszym programie. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą, czy z gorączki, czy z uroku, czy na czarną kolkę w boku, przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą, lekarz leczył żywą wodą. Przy tobie liza zagrodą, lekarz leczył żywą wodą, żywą wodą. Była Hanna przecudowna kobieta, kochał Hannę wędrowny poeta, lecz się Panu Bogu spodobała, zabrał poetę do siebie, znikło wędrowne ciało, dusza dawno już w niebie. Zaczęła twardą wódkę pić, aż się pojawił dobry człek i tak Hanusi biednej jak z piekła.
dzień dla niej nocą noc kadnie. Ach, żywa wodo, żyj nam, żyj i żyj. Tu program Mądrale, Radia Reset Obywatelski. Drodzy Państwo, działamy już jako radio społeczne od 10 miesięcy i zaskakująco dobrze się rozwijamy. Nasza słuchalność regularnie rośnie. Już nie jesteśmy tacy bardzo, bardzo niszowi, tylko niszowi po prostu. I plany naszego właściciela i prezesa Fundacji Arbitror i redaktora Marcina Cylińskiego są bardzo bogate. Powstaje studio emisyjne, studio nagraniowe z zamiarem nadawania zarówno sygnału radiowego, jak i telewizyjnego. Chcemy produkować programy wideo, no może nie w telewizji naziemnej czy kablowej, ale na pewno profesjonalne programy wideo do telewizji internetowej. Mówię o tym po pierwsze, żeby się pochwalić, że radio się rozwija, ale po drugie, żeby jeszcze bardziej niż w poprzednich tygodniach poprosić Państwa o wsparcie. Jak wiecie, my działamy minimalnie kosztowo, właściwie po amatorsku i tutaj nikt nie zarabia żadnych jakichś szczególnych pieniędzy, właściwie zupełnie minimalne. Jesteśmy na Zrzutce, jesteśmy na Patronite, dzięki Państwu i przypuszczam również dzięki jakiejś inwestycji Arbitrora, no bardzo się rozwijamy i za chwilę będziemy takim medium, no powiedzmy średniej skali, tak przypuszczam, za kilka miesięcy. Gościem naszego dzisiejszego wydania, którego sponsorem, wydawcą jest pan Paweł Zrabarbaru, któremu nieodmiennie dziękuję, jest pan profesor Michał Rusinek, z którym rozmawiamy teraz w tej części programu o poważnych sprawach, którymi się zajmował, może jeszcze dalej zajmuje naukowo, a mianowicie rozmawiamy o zagadnieniu retoryki i retoryczności, czy miejsca retoryczności w życiu publicznym, w życiu społecznym i w kulturze. I ja zapowiedziałem takie pytanie, no dosyć banalne, ale ważne w tym kontekście, o stosunek retoryki do aspiracji, do poznawania prawdy. Pytanie jest klasyczne i no, odpowiedź na nie dał już w swoim dziele retoryka Arystoteles, który powiedział, że retoryka to jest sztuka przekonywania, ale najbardziej przekonuje prawda i najłatwiej przekonywać do prawdy. I tylko wtedy stosowanie tropów retorycznych jest godziwe, gdy są to takie skróty myślowe powiązane z pewnymi ozdobnikami. Skróty myślowe się uczenie nazywają entynematami, takie uskrótowe rozumowanie. I retoryka jest, że tak powiem, legalna, jeżeli podporządkowana jest dobrej woli perswadowania, wyjaśniania, tłumaczenia tego, co, o czym wiadomo, że jest prawdą, co zostało uzasadnione. No ale za tym twierdzeniem stoi takie założenie, że no, w gruncie rzeczy to jest kwestia komunikacji, ale gdzieś tam w tle musi być rozumowanie nieretoryczne, czyli w pełni logiczne, gdzie terminy znaczą to, co znaczą, gdzie zachowane jest odróżnienie między tym, co dosłowne, a tym, co niedosłowne, na przykład metaforyczne. No i gdzieś na drugim końcu tej historii refleksji o retoryce jest właśnie wspominany przez profesora Rosinka Fryderyk Nietzsche, który mówi, że takie rozróżnienie jest fałszywe, że w zasadzie wszystkie terminy mają taki komponent przenośny, tylko że on się czasami zaciera.
No i że jest wiele wyrażeń i zwrotów, których retoryczność czy po prostu metaforyczność została jakby zapomniana, wyblakła i one wtedy uchodzą za dosłowne i mają większy autorytet. Tymczasem wszystkie wypowiedzi po prostu są perswazyjne i sama prawdziwość jako kategoria komunikacyjna ma charakter właśnie retoryczny i perswazyjny. Jak mówimy, że coś jest prawdą czy prawdziwe, czy że czegoś dowodzimy, to po prostu chcemy tylko wzmocnić naszą siłę perswazji, że sama prawda jako taka jest retoryczna, że retoryczność, czyli uwodzenie w komunikacji wyprzedza porządek epistemiczny, porządek prawny. No i w związku z tym chciałem postawić profesorowi Rusinkowi to pytanie, czy pomijając może nauki ścisłe, zostawmy to na boku, ale no, czy w sferze publicznej można ratować jednak taką powagę myślenia, która nie chce tylko bawić się słowami, bądź parować i prawować na słowa i szukać przewagi i większości po swojej stronie. Czy można robić coś więcej niż przekonywać do swoich ulubionych tez i swoich racji? Czy rzeczywiście jest miejsce na prawdę, na oddanie poszukiwaniu tego, jak jest w istocie, czy jak jest naprawdę? W sferze społecznej, w sferze kultury, a także w literaturze. Czy autor, pisarz może mieć takie aspiracje, czy też one są właśnie narcystyczne, naiwne, no, czy nieuprawnione? A więc krótko mówiąc, no, pytam o coś, co się kiedyś nazywało pół wieku temu kwestią relatywności prawa. No to tutaj jest bardzo dużo kwestii, to znaczy poruszyłeś bardzo dużo kwestii, bo może zacznę od tego Nietzschego. Jest taki jego tekst o prawdzie i fałszu w pozamoralnym sensie, prawda, gdzie on mówi, że prawda to jest armia metafor. No i pokazuje też coś, co później podjęli i rozwinęli językoznawcy, ci, którzy zajmują się glottogenezą, czyli pochodzeniem języka. Pokazali oni mianowicie, to jest oczywiście hipoteza, bo nie można tego dowieść w żaden sposób, ale prawdopodobnie język pierwotnie był figuratywny, niekoniecznie metaforyczny, ale w ogóle figuratywne, czy pierwsze słowa, które się pojawiły w języku, miały charakter niedosłowny. Dosłowność przyszła jako drób później, to znaczy Nietzsche daje taką metaforę dawnych monet, na których ten rysunek, że tak powiem, się wytarł, prawda, przez to, że one były wielokrotnie używane. I rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się jakimś takim pojęciom, również pojęciom filozoficznym, no to możemy dostrzec w ich etymologii ślady figuratywności. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście relacja między prawdą a retoryką. No i tutaj tak, no można przyjąć takie podejście czysto sofistyczne, to z którym, takie podejście, przeciwko któremu występuje Platon. Właściwie to sofiści są głównymi wrogami Platona. I on mówi, że to właśnie jest takie czcza gadanina, to są sztuczki językowe, to czym się zajmują sofiści. Sofiści nie będą pytać, co jest prawdą, tylko będą pytać, co tutaj jest prawdą, prawda, co jest w danym miejscu prawdą i tak dalej. No ale z drugiej strony Platon również, ale też i wielu tych filozofów takich z nurtu platońskiego, będą mieli oni świadomość, że gdzieś to mówienie o prawdzie, zawsze o prawdzie trzeba mówić, żeby ona się ujawniła, ukazała nam, żeby można ją przekazać, prawda? Że ono zawsze jest jakoś uwikłane w język. I myślę, że szczególnie w tej sferze społecznej, o którą pytasz, prawda, żeby odejść może trochę od filozofii. No bo tutaj poza kwestiami takimi czysto związanymi z prawdą jako taką, no to jeszcze są takie kwestie pragmatyczne.
prawda? Są kwestie pewnej polityki. Mnie ciągle kusi, żeby się zająć, albo że namówię jakichś studentów, żeby się tym zajęli, żeby się zająć takimi nawet nie nurtami filozoficznymi, ale właśnie nurtami może bardziej społecznymi, które występowały przeciwko retoryce, które mówiły, że retoryka to jest pozostałość czegoś, z czym walczymy, albo w ogóle znak czegoś, jakiejś ideologii, przeciwko której występujemy. Dlatego, że ja zauważyłem, że te nurty bardzo szybko stają się mocno zretoryzowane. I tak było na przykład z pierwszymi chrześcijanami, którzy powiedzieli: koniec, retoryka jest wymysłem pogan. Pogańskich, prawda? Pogańskim wymysłem. Odejdźmy od retoryki, my teraz będziemy mówić bez retoryki, my teraz będziemy mówić tak prosto z serca. I, no i co się stało? Oczywiście bardzo szybko powstało coś takiego jak retoryka chrześcijańska, która no, do tej pory wystarczy wyjrzeć, może nie za okno, ale w każdym razie mamy ją na co dzień, wiemy co to jest. Podobnie mówili też marksiści, prawda? Znaczy mówili, że koniec, że to jest, że retoryka jest wymysłem burżuazji. My teraz będziemy mówić prosto z serca, tak jak to ma być. Zupełnie inaczej będzie wyglądać społeczeństwo, ale też inaczej będzie wyglądać język. No i też doskonale wiemy, czym się to skończyło. Bardzo szybko powstała retoryka marksistowska. Też pamiętamy ją, prawda, jeszcze bardzo silna, bardzo wyrazista. No i myślę, że trzecim takim przykładem może być feminizm, który mówił, feministki mówiły i mówią nadal, że retoryka jest wymysłem mężczyzn, prawda, że język jest bardzo zmaskulinizowany, jest patriarchalny, dyskurs naukowy również jest bardzo, bardzo patriarchalny i zmaskulinizowany, więc my teraz będziemy, my kobiety będziemy teraz mówić prosto z serca i będziemy można powiedzieć, omijać rafy retoryczne. No i czym się to skończyło? Znów tym samym, to znaczy wykształciła się bardzo silna retoryka feministyczna. Nie da się chyba tej retoryki pozbyć tak całkowicie, natomiast oczywiście to, czym teraz się powinniśmy zająć, jak myślę, to jest może nie tyle nazywanie, czy nie tyle wyabstrahowanie prawdy z języka jako takiego rozumianego jako krasomówstwo na przykład, ile wyodrębnienie prawdy od jakiejś postprawdy albo fake newsów. No, bo przecież to, z czym mamy do czynienia, wokół nas wszyscy chyba tego doświadczamy, czy to chodzi o antyszczepionkowców, czy chodzi o jakiekolwiek inne takie ruchy, powiedzmy jakieś spiskowe teorie, no to one sprawiają wrażenie bardzo logicznych, sprawiają wrażenie bardzo przekonujących, są przekonujące po prostu, posługują się bardzo często, ci, którzy je głoszą, posługują się takimi mechanizmami retorycznymi, bardzo często, tak jak mówiłeś, mówią, że coś, że czegoś dowodzą, również posługują się naocznością, to jest w tej chwili, myślę, bardzo, bardzo ważny temat. Ja zresztą zajmowałem się ostatnio czymś takim jak retoryka obrazu, to znaczy zadałem sobie pytanie, czy obraz przekonuje. Oczywiście żyjemy w czasach obrazów, więc to teraz głównie przekonują nas obrazy. I myślę, że to jest szalenie trudne, to znaczy wyabstrahowanie prawdy od postprawdy, oddzielenie prawdy od postprawdy, od newsa, od fake newsa. I to tego się już uczy w szkołach skandynawskich na przykład, jak zweryfikować źródła na przykład i komu wierzyć, a komu nie wierzyć, ale w takiej sytuacji właściwie pewnego relatywizmu, w którym my żyjemy i braku zaufania do instytucji mediów na przykład, zwłaszcza mediów publicznych, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju, niekoniecznie takie media, nie tylko takie media jak Reset Obywatelski, ale też takie media, które są nośnikami szkodliwych i absolutnie fałszywych
treści w gruncie rzeczy są rodzajem manipulacji. Choć teraz mówiąc słowo manipulacja, gryzę się w język, bo to jest takie słowo, które znów jakbyśmy się przyjrzeli jego etymologii, to byśmy doszli do wniosku, że to jest po prostu prowadzenie za rękę. Tylko pytanie, kto nas prowadzi za tę rękę, prawda? Bo i w jakim celu się to wszystko odbywa. Więc to jest oczywiście na bardzo długą rozmowę pytania, ale to jest rozmowa o tyle ważna, że rzeczywiście żyjemy w takiej sytuacji zagrożonej prawdy albo zagrożonych prawd w ogóle, bo ja jestem za tym, żeby jednak mówić o prawdzie w liczbie mnogiej. Ja sam nie znam odpowiedzi, nie mam odpowiedzi na te postawione przez siebie pytania, ale wydaje mi się, że o ile możemy mieć kłopot ze zidentyfikowaniem miejsca takich aspiracji prawdziwościowych w przestrzeni publicznej, to możemy chyba nadal wierzyć w dobre intencje przynajmniej niektórych uczestników czy aktorów życia społecznego i publicznego. I takie dobre intencje i starania, rzetelność, uczciwość, otwartość, krytycyzm i samokrytycyzm w życiu społecznym, w komunikacji, w domenie publicznej określa się czasem mianem uczciwości intelektualnej. I ja może nie tyle wierzę w to, że prawda może być jakimś wspólnym ideałem, któremu się będziemy oddawać i który będziemy wierzyć. Powszechnie sądzę, że te takie nastroje sceptyczne, sofistyczne czy relatywistyczne biorą górę w takim indywidualistycznym, demokratycznym społeczeństwie nieuchronnie. Ale za to wierzę w to, że są tacy ludzie, którzy chcą być poważni, którzy nie ograniczają się do gierek, do retorycznych turniejów, do popisów inteligencji, nie ograniczają się do ironii, która jest, można powiedzieć, taką plagą, ona bardzo się zdewaluowała, tak, ironia szydera, metaironia, autoironia, ten cały arsenał narcystyczno-ironiczny bardzo skaził przestrzeń publiczną, więc wydaje mi się, że mimo to jest miejsce dla ludzi, którzy są po prostu poważni, intelektualnie uczciwi, i to od razu widać, i że tacy ludzie jakoś przyciągają uwagę, że wiadomo, że oni myślą na serio, że naprawdę chcą coś zrozumieć. Ja w tą prawdę jako prawdomówność, jako przywiązanie do prawdy i uczciwość intelektualną wierzę. I no właśnie w tym kontekście chciałem ci zadać takie kolejne pytanie, no już jako literaturoznawcy i jakoś szerzej kulturoznawcy i praktykowi takiego no, życia kulturalnego. Mianowicie, czy nie wiem, czy ta powaga, czy jest na tą powagę, na tych ludzi takich właśnie poważnych, substancjalnych, refleksyjnych, myślących, ale tak właśnie długo myślących, czy jest dostatecznie dużo miejsca? I tak samo, czy jest dostatecznie dużo miejsca na tych, którzy też są bardzo poważni jako twórcy muzyki czy twórcy poezji, bo wydaje mi się, że powstało coś takiego w liberalnym społeczeństwie, co się nazywa przemysłem kulturalnym i że ten przemysł kulturalny to wcale nie jest już tylko masowa kultura, ale że także ta bardzo wysoka kultura musi przestrzegać tych reguł, że jak na przykład wydaje się tomiki wierszy jakiegoś wybitnego poety, czy to przystępnego, wybitnego jak Wisława Szymborska, czy bardzo nieprzystępnego i wybitnego jak, nie wiem, Krzysztof Kamil Baczyński, którego chyba stulecie obchodzimy teraz, no to trzeba się podporządkować tym wszystkim wymogom, które stawiają wydawcy, organizatorzy jakichś promocji, festiwali, producenci, wydawcy różnych programów literackich i tak dalej. Tu nawet nie chodzi o klikalność, zdobywanie publiczności, tylko o samą logikę zaistnienia publicznego. No i trzeba iść na różne kompromisy, no i te kompromisy nie zawsze licują jakby z powagą samego dzieła, więc pytanie jest o powagę, prawda? Jeżeli wcześniej pytałem o prawdziwość, to teraz cię pytam o powagę w kulturze,
jak tą powagę, której elementem jest na przykład właśnie uczciwość intelektualna, jak tą powagę uchronić no, w tym całym przemyśle kulturalnym, który no, siłą rzeczy nie może być taki do końca poważny. Wydaje mi się, że na taki poważny język, poważny dyskurs jest nie tylko miejsce, ale jest i zapotrzebowanie. Ja to widzę chociażby po tym, jak organizujemy my jako Fundacja Wisławy Szymborskiej konkurs dla najlepszej książki poetyckiej. Wiadomo, że poezja jest taką najbardziej niszową, powiedzmy, taką najmniejszą niszą literatury i najmniej chyba działają te mechanizmy, o których mówisz, właśnie na poezję. Bardziej działają na prozę i bardziej działają tam, gdzie możemy mówić o dużych sprzedażach na przykład. Takie nagrody jak nagroda Nike, czy jak nagroda imienia Wisławy Szymborskiej, one nie powodują, że te tomiki, te tomy wierszy nagle się zaczynają w oszałamiających nakładach sprzedawać. Więc powiedzmy, że ta ręka rynku nie ma szczególnie dużego wpływu na tego typu literaturę. Natomiast jest zapotrzebowanie na tę literaturę i to widać po spotkaniach poetyckich, które organizujemy, zresztą nie tylko my, te, które organizuje się w Polsce. Mianowicie przychodzą ludzie, jak myślę, zmęczeni taką gadaniną, która jest w tej chwili. Wokół nas jest w ogóle bardzo dużo słów, za dużo słów. I jednak ta poezja, która w jakimś sensie służy do odświeżania znaczeń, odnawiania znaczeń, jak mówiła Maria Janion, ale też i jest to jakiś rodzaj takiego, ja wiem, takiego odsączenia, jakiegoś przywrócenia wagi i powagi, o którą pytasz, słowom. Bo rzeczywiście w poezji każde słowo jest ważne i poezja jest poważna jakoś tam, więc myślę, że ludzie są stęsknieni czegoś takiego. Cieszę się, że wspomniałeś o ironii, bo uważało się przecież do niedawna, że jeszcze w PRL-u mówiło się o czymś takim, że ironia jest taką figurą, takim idiomem inteligencji. Że powinniśmy się posługiwać ironią, ona zarazem jest takim dowodem na to, że my należymy do pewnej elity. Natomiast z ironią jest ten problem, że nie można być zaangażowanym ironistą, to jest sprzeczne, prawda? Albo jesteśmy ironistami, to jest bardzo wygodna pozycja zresztą, i to nie musi być aż szyderstwo, prawda? Albo jesteśmy zaangażowani, wówczas już robimy coś na poważniej, co najwyżej podlegamy wówczas, wchodzimy w taką grę, gdzie już stajemy się obiektem tej ironii innych ewentualnie. Ale z ironią jest też tak, że to chociażby Szymborska o tym mówiła, że prawdziwa ironia zawsze się wiąże z autoironią. To znaczy musimy być też autoironiczni. Tylko wtedy jesteśmy prawdziwymi ironistami, to znaczy takimi ironistami, którzy jeszcze mogą mimo przyjęcia tego idiomu walczyć o coś ważnego, mówić coś ważnego, mówić jakąś prawdę. Bo z powagą w takim dyskursie, czy w takim w ogóle rozumieniu potocznym wiąże się patos. A patos jest bardzo nieestetyczny i też chyba nieautentyczny. I to, co robi literatura, także literatura polska, w dużej mierze literatura polska, to jest właśnie próba ominięcia tych raf patosu. Bo to są rafy niebezpieczne także dla powagi, to znaczy stajemy się groteskowi w momencie, kiedy nadużywamy tego patosu. Zresztą to zabawne, że pytasz właśnie o powagę, bo jutro w Gazecie Wyborczej ukaże się mój felieton o powadze. O, dokładnie. Dlatego, że jeden z dziennikarzy skomentował to zachowanie posła Franciszka Sterczewskiego na granicy, kiedy on próbował, prawda, biegać tak jak rugbista jakiś i przekazać uchodźcom leki i jedzenie, skomentował, że to jest, było niepoważne zachowanie, że to nie licuje jakoś z powagą posła.
No i mnie się przypomniała taka książka Johanna Heitzingi, Homo Ludens, gdzie Heitzinga pokazuje, że to nie jest tak, że my jesteśmy z natury poważni i tylko jak nam coś strzela do głowy, to głupoty jakieś to się zrobi, to co się bawimy, tylko że tak naprawdę jest odwrotnie, że po pierwsze to zabawa, czy w zabawie i w niepowadze jest również powaga, może być również powaga, i natomiast powaga jest obarczona pewnym brakiem czegoś i także takim niebezpieczeństwem patosu. I czasami poważny polityk, poważny działacz społeczny, poważny myśliciel, to jest też trochę błazen. Od razu mnie się przypomniał ten słynny esej Leszka Kołakowskiego o kapłanie i błaźnie, prawda? Gdzie on mówił o tym, że kapłan to jest ktoś, kto akceptuje to, co jest i zachowuje się poważnie i nie wychodzi z tej roli, przyjmuje pewną prawdę i nie szuka już innej prawdy. Nie jest zresztą również takim czytelnikiem krytycznym czy odbiorcą krytycznym. Natomiast błazen to jest ten, kto będzie zadawał pytania, kto będzie szukał, sprawdzał właściwie, czy te ramy, w których funkcjonuje, aby nie są ramami ograniczającymi i jakoś na przykład dehumanizującymi. I kto będzie się narażał na śmieszność, ale też nie będzie się bał śmieszności. No tak, to bardzo piękna odpowiedź, ale no my wszyscy potrzebujemy takich właśnie mądrych błaznów, możliwie blisko ucha tych, którzy rządzą. No ale skoro współczesna kultura bardzo wyraźnie odsłania ludyczne i infantylne aspekty człowieczeństwa i człowieczej społeczności, to rodzi się pytanie o przywództwo w demokratycznym świecie, o ten naddatek powagi, odpowiedzialności, na który muszą się zdobyć rządzący, dzięki któremu, mimo że no, muszą raczej słuchać ludu, bo zostali przez niego desygnowani, no ale mimo wszystko tym ludem kierują i nie do końca się podporządkowują jego chimerycznej woli i nie starają się też nią dla swoich celów prywatnych manipulować. No więc pytam teraz o powagę po stronie władzy i czy to jest w ogóle jeszcze możliwe, żeby w czasach tak egalitarnych i demokratycznych, czy wręcz no, czasach szalejącej demagogii i populizmu, do władzy dochodzili ludzie albo poważni, albo przynajmniej mający szacunek dla powagi, wiedzy, mądrości, nie tylko dla technokratycznej ekspertyzy, tylko właśnie dla mądrości, dopuszczali w swoje pobliże, dopuszczali tych mądrych błaznów. Czy w ogóle mamy jeszcze szansę na to, że tak jak 30 lat temu będą rządzić nami, no, jeśli nie intelektualiści, to inteligenci, osoby wykształcone, które będą się też otaczać jeszcze mądrzejszymi od siebie. Czy to już jest w ogóle stracona sprawa, że to już demokracja nigdy takich ludzi nie dopuści i musimy żyć w takiej ludycznej przestrzeni politycznej? Ja bym się nie bał ludyczności, to znaczy ja wcale nie traktuję ludyczności jako jakiegoś niebezpieczeństwa, natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest jedno z narzędzi komunikowania się, także jedno z narzędzi rządzenia. Ale rozumiem, że pytasz trochę o co innego. No, wydaje mi się, że przy czym to mówię jako amator, będę się wymądrzał jako mądrala, ale na tym się nie znam. Wydaje mi się, że czekają nas spore zmiany i mówię nie tylko o Polsce, ale także i o świecie. Zmiany w takiej strukturze, jakby to powiedzieć, państwa, ale też i rządzenia, sposobów rządzenia, dlatego że obserwuję z ciekawością, zaciekawieniem i również nadzieją ludzi młodych i bardzo młodych. Oni już nie myślą w takich kategoriach, takich podziałów, jakie, że tak powiem, które są zastane, to znaczy podziałów na przykład na liberałów i konserwatystów. To ich mniej obchodzi, bardziej ich na przykład obchodzi kwestia klimatu.
bardziej ich obchodzi kwestia, nie wiem, akceptacji dla inności, dla różnorodności. To jest rzeczywiście coś, jak rozmawiam z nią, z moją córką, która ma 20 parę lat, czy z jej równolatkami, to rzeczywiście oni sobie tak wyobrażają, także i sądzę, jak sądzę, politykę. Oczywiście jak dojdą do władzy, jeżeli ktoś z nich dojdzie do władzy, no to jest pewnego rodzaju taka struktura, z którą coś trzeba zrobić, albo możesz w nią wejść, albo spróbować ją rozbić, tylko pytanie, czy jak ją rozbijesz, to stworzysz inną, czy ta inna będzie lepsza, czy gorsza. Ale wydaje mi się, że czeka nas zmiana dlatego, że te najmłodsze pokolenia, to tak zwane pokolenie alfa, to są pokolenia, dla których zupełnie inne rzeczy są ważne. I zupełnie innymi podziałami będą się oni posługiwać. Pewnie też nieco innym językiem, pewnie też będą mieli swoją retorykę, bardzo szybko się ona wykształci, już się pewnie wykształca. No i pewnie też będą mieli inne narzędzia. Ja nie wykluczam, że wśród tych narzędzi będzie ludyczność i będzie również powaga, tylko że ta powaga może mieć zupełnie inny charakter niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Jak to mówił Stanisław Lem, powiem wam, jak pytacie, jak będzie, powiem wam, jak będzie. Będzie zupełnie inaczej. No tak. Może nie będziemy umieli rozpoznać tej powagi. Jako dziadersi. Jako dziadersi. Augustyn się bał, że jak przyjdzie Pan Jezus, to on go nie rozpozna. My może też nie rozpoznamy mędrców przyszłości, którzy są o pokolenie młodsi od nas. No, ale będziemy próbować. Teraz trzeba zagrać już drugą piosenkę, bo nasz program bardzo wartko się toczy. Nie wiem, kiedy minęło, już prawie półtorej godziny. Ale po piosence chciałbym, mówię to tobie i słuchaczom, przejść do tematu chyba najbardziej ci bliskiego, czyli do tematu poezji. I będę zadawał pytania, może dosyć banalne, no pytania o miejsce poezji w naszym współczesnym życiu, które jest takie jakoś trochę odpoetyzowane, by się wydawało. Mamy chyba trochę czas prozy i bardziej interesują nas realia i literatura faktu niż poezja, ale mimo to nadal przecież poeci piszą wiersze, grafomani piszą grafomańskie wiersze i to wszystko ciągle się toczy. Teraz piosenka. Bez osądzania, bo może to wszystko jest z zaganiania.
że to wszystko jest niezbędne. Także i to nasze tu zareagowanie. To jest trzeci fragment programu Mondrale, nadawanego na żywo w Radiu Reset Obywatelski w dniu 3 września 2021 roku. Gościem programu jest profesor Michał Rusinek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, również znany literat i kustosz spuścizny wielkiej poetki Wisławy Szymborskiej. Dlatego chciałbym, żebyśmy w trzeciej części porozmawiali o poezji. Sam Michał Rusinek też jest poetą, takim poetą lekkiego pióra, ale pisanie lekkich wierszyków też wymaga talentu i nie należy ich niedoceniać. Sama Wisława Szymborska pisała lekko, miała celne i lekkie pióro, a jednocześnie była szalenie taka poetyczna. Właśnie nie tylko poetycka, ale poetyczna jako postać, jako osoba w swoim sposobie bycia, w swoim sposobie pisania jest wzorem dowcipu, zwięzłości, inteligencji, bystrości, trafności. Ale to są właśnie takie cnoty, którymi odznacza się poeta, to są wysokie cnoty, ale one są jakby na drugim końcu spektrum cnót poetyckich czy poetycznych, bo niektórzy poeci są właśnie tacy bardzo tajemniczy, zagadkowi, metafizyczni, ekscentryczni wręcz, jacyś tacy otchłanni, czasem w ogóle na granicy szaleństwa. A więc są różne postacie wielkości w poezji. Na różny sposób można być wielkim poetą, no ale to się jakoś odróżnia, bo wszyscy potrafimy instynktownie odróżnić grafomana od poety, bo właśnie po tym, o czym mówił Michał, że tam każde słowo ma sens, czyli jest nie do wymiany, że to jest tak jak z muzyką, że no, u Bacha czy Beethovena nie trzeba żadnej nutki zmieniać, nikomu się nie chce poprawiać po Bachu i Beethovenie, no nikt też nie będzie cyzelował wiersza Wisławy Szymborskiej. I no, jest w tym poezji jakaś niezwykła szlachetność. Wielu z nas próbuje pisać jakieś wierszyki, których nie pokazuje ludziom, bo wszyscy wiemy, że to jest mina, na której łatwo wylecieć w powietrze. O wiele łatwiej się skompromitować złym wierszem i ulec złudzeniu, że się napisało wiersz, niż na przykład no, złym felietonem. No, na pewno
łatwiej być felietonistą niż poetą. Więc to jest jednak bardzo wysoka aktywność artystyczna, bardzo wymagająca, a z drugiej strony też bardzo popularna. Bardzo wielu ludzi aspiruje do tego. I wydaje mi się, że w naszych czasach, kiedy no, jak wszystkim wszystko wolno i każdy może próbować, to ta poezja idzie jakoś na przekór obowiązującym egalitarnym trendom, bo no, próbują, ale mało komu coś z tego wychodzi, że ta poezja jest jakaś taka przewrotna, niewdzięczna, wymyka się, żąda ogromnego talentu od tego, kto chciałby ją uprawiać. No stąd rodzi się pytanie no, o taką ironię samej istoty poezji, która jakoś nie przystaje do naszych czasów, bo nie może każdy może śpiewać piosenki z grubsza, prawda? Nie może pisać wierszy, bo to bardzo źle wygląda. Jak ten elitaryzm i wyrafinowanie wpisane w naturę poezji no, ma się do niewyrafinowanej, demokratycznej rzeczywistości kultury? No ja już wspominałem o tym, że poezja jakoś nie jest w ogóle podatna na wpływy na przykład ręki rynku, prawda, niewidzialnej ręki rynku. I ona w przeciwieństwie do prozy na przykład nie uległa jakimś sporym zmianom po 89 czy 90 roku, bo w prozie pojawiła się tak zwana proza trzeciej drogi albo proza środka, różnie się o tym mówiło. Wielu pisarzy, powieściopisarzy, którzy mieli jakichś tam swoich czytelników i mieli jakieś swoje tematy, zauważyli, że po tym 90 roku muszą nieco zmienić formę swoich powieści. Bo ona na przykład jakoś już się, że tak powiem, nie sprzeda, to znaczy musi być to forma bardziej atrakcyjna, prawda? No i stąd powstała taka literatura, tak jak mieliśmy w PRL-u bardzo wyraźny podział na literaturę wysoką i niską, elitarną i popularną, tak po tym 90 roku powstała jakaś taka literatura pośrodku, powiedzmy. Natomiast poezja się nie zmieniła, przynajmniej pod tym względem. Oczywiście pojawiły się nowe tematy, nowe spojrzenia i tak dalej, ale nie musiała podporządkować się poezja i poeci nie musieli się podporządkować jakimś zmianom politycznym, społecznym czy ekonomicznym. I chyba powtórzę to, co już mówiłem, to znaczy, że poezja jest, mam wrażenie, ciągle potrzebna, właśnie ze względu na to, że potrzebujemy jakiegoś języka po to, żeby nazwać siebie, swoje miejsce w świecie, mówiąc patetycznie, też żeby z tym światem sobie jakoś poradzić. Ja dam taki przykład, akurat nie polski, a amerykański, ale czegoś, co zrobiło na mnie duże wrażenie, a też i zrobiło duże wrażenie na Szymborskiej. Ona kiedyś dostała list od człowieka, który się przedstawił jako emerytowany strażak z Teksasu. W pierwszych słowach swojego listu powiedział, że zwykle strażacy nie czytają poezji, z tego co mu wiadomo. No ale on kiedyś jechał gdzieś jakimś metrem amerykańskim. Rozumiem, że musiało to być poza Teksasem, bo zdaje się, że w Teksasie nie ma metra. No i tam zobaczył, jest taka akcja nadal, zresztą wiersze w metrze i można przeczytać jakiś fragment wiersza gdzieś jadąc po prostu tymże metrem. I on przeczytał jakiś wiersz Szymborskiej, bardzo mu się spodobał, zapamiętał czy też zapisał sobie to jednak trudne dla Amerykanina nazwisko. Poszedł do księgarni, kupił książkę, przeczytał i chciał jej powiedzieć tylko jedno zdanie. Mianowicie, napisał coś takiego: pani napisała to, co ja przez całe życie myślałem, ale nie umiałem tego powiedzieć. I to, ten list był dla niej chyba ważniejszą recenzją niż różnego rodzaju prace doktorskie i habilitacyjne i krytyczno-literackie, które powstawały o niej. To naprawdę zrobiło na niej ogromne wrażenie, że te jej słowa sformułowały, czy były sposobem na sformułowanie myśli kogoś z zupełnie innego kontynentu.
To też pokazuje z drugiej strony taką uniwersalność jej poezji, przetłumaczalność na inne języki, inne kultury. To jest rzeczywiście swego rodzaju ewenement i klucz do jej popularności. No ale myślę, że w ogóle poezja polska jest takim naszym, mówiąc nieelegancko, towarem eksportowym, długo była towarem eksportowym, może nie przodowaliśmy w produkcji samochodów małolitrażowych, ale poetów mieliśmy znakomitych. Ja kiedyś byłem w Nowym Jorku wiele lat temu, ale akurat była jakaś nieokrągła, ale jednak rocznica 11 września. Nie odważyłem się iść na to Ground Zero, ale włączyłem telewizor i zauważyłem, wysłuchałem, że politycy tam przemawiający, a wtedy była jakaś kampania prezydencka, więc tych polityków było wielu, że oni cytują Zagajewskiego i Szymborską, co jak się okazało cytowali także Miłosza. Nie umówili się w ogóle, tylko później moja przyjaciółka, profesorka, która tam mieszka, rozmawiała z tymi politykami i pytała, dlaczego wybrali akurat takie wiersze, czy dlaczego wybrali w ogóle polską poezję. I oni powiedzieli, że mają takie wrażenie, że Polska jest krajem tak doświadczonym przez historię, że to jakoś wpłynęło na jej poezję i że ta poezja akurat w tym miejscu, na tym Ground Zero, poezja takiego narodu i takiego języka i takiego społeczeństwa po prostu jest bardziej adekwatna. Że te słowa ważą więcej, właśnie dlatego, że wypłynęły z ust, spod pióra kogoś, kto pochodzi z takiego, a nie innego kraju. To dosyć ambiwalentne miałem odczucia, jak słuchałem tego, co ona mówiła, ale z drugiej strony było to coś niezwykłego. Takie jakieś doświadczenie patriotyczne miałem w każdym razie, niespodziewane zupełnie. Ale wydaje mi się, że już abstrahując od polskiej poezji, wydaje mi się, że to jest tak, że poezja zawsze będzie miała niewielu czytelników i jej ważność, waga nigdy nie będzie mierzona w liczbie czytelników. Enzensberger uważa, że w każdym kraju jest tylko 3264 bodajże czytelników poezji. Mam wrażenie, że w naszym kraju jest o wiele więcej poetów niż czytelników poezji. Ale to nie szkodzi, to znaczy to wcale nie oznacza, że nie należy jej uprawiać albo nie należy jej wydawać. Wprost przeciwnie, dla tych 3264 warto. A być może pojawią się kolejni. To niezwykle wzruszająca anegdota. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić większej nobilitacji pisarza, poety z dalekiego kraju, niż bycie cytowanym w tak centralnych, ośrodkowych miejscach przy tak uroczystych okazjach. To niezwykłe, że ludzie, którzy wydeptywali niedawno krakowskie bruki, zaszli tak daleko. Jednak to jest potężna siła, ta poezja robi na ludziach ogromne wrażenie. Myślę, że podobnie jak muzyka, że coś z końca świata może stać się naprawdę ważne dla kogoś i to bardzo znaczącego na drugim końcu świata. Strażak jest po angielsku firefighter. Mi się wydaje, że poeta to jest taki trochę language fighter, że jednak przede wszystkim pracuje w języku i że trafność i zwięzłość, czyli taka władza fenomenologiczna sprzężona z władzą retoryczną, z taką wirtuozerią używania i nadużywania słów, to jest jednak samo jądro tej umiejętności, tej kompetencji, czy po prostu talentu poetyckiego. I ja na to patrzę z perspektywy filozofa, bo filozof ma wiele wspólnego z poetą, ma zadanie przede wszystkim trafnego wysławiania trudnych myśli, umówmy się, no jakoś tak, trudnych myśli, czy też
trudnych do uchwycenia w słowa, zwerbalizowania doświadczeń, przeżyć, w tym głównie jakichś tam poznawczych, czy mających komponent poznawczy. Tyle, że filozof dysponuje dowolną liczbą słów i ma ten przywilej, że może swoją wypowiedź dyskursywizować, to znaczy jakby logos jest na jego usługach. A na usługach poety jest kapryśny eros, jego słowa mają się podobać i mają być jednak bardzo zwięzłe. Więc filozof ma więcej wolności, bo ma nieskończenie dużo kartek papieru, jakby nieskończenie dużo czasu, ale jego zadanie jest o wiele łatwiejsze, bo nie musi być bardzo utalentowany, może pracowicie, skromnymi środkami literackimi, zdanie po zdaniu, jednak to, co ma do powiedzenia, czyli tę analizę, której dokonał, łącznie z jakimiś wnioskami i postulatami, sformułować. I gdzieś na końcu tego dyskursu filozoficznego, na który jest właśnie nieskończenie dużo czasu, wydarza się coś, co Hegel nazywa Bestimmung. To są produkty filozofii, czyli określenia. Czasem to są całe zdania, to mogą być wręcz pewne koncepcje, czasem to są pojedyncze słowa i sformułowania. I tutaj jest ten punkt styczny z poezją, no bo ten filozof szuka tych Bestimmungen, tych dobrych określeń, tych trafnych słów, one mają za sobą długi dyskurs, ale przecież właśnie poeta dokładnie to samo robi, tylko jemu to przychodzi jakoś tak z serca, jakoś łatwiej. No ja nie wiem, że się wtrącę, przepraszam, bo nie wiem, czy to nie jest tak, a nawet czy to nie powinno być tak, ale to nie jestem poetą, więc nie wiem, że poeta przechodzi podobną drogę jak filozof i również dla niego logos, nie tylko eros, ale także i logos jest dla niego ważny, tyle, że nie zapisuje całej tej drogi, tylko zapisuje właśnie te efekty, produkty, prawda, te określenia. I jeżeli coś takiego, jeżeli dokona takiej drogi, no to rzeczywiście to, z czym, to, co dostajemy, to są takie już wysublimowane, wyabstrahowane, esencjonalne bardzo frazy, które później lądują w jakichś słownikach, w skrzydlatych słowach na przykład, prawda? To znaczy w jakichś takich słownikach tradycji kultury obok fraz właśnie wysublimowanych, wyabstrahowanych, esencjonalnych fraz, fraz filozofów. I pod tym względem poeci są filozofami i pewnie filozofowie też w jakimś sensie są poetami. Wszystko się to dzieje w języku gdzieś, panie profesorze, więc stąd ja, że pozwolę sobie wrócić do owej, do retoryki, od której zaczęliśmy, że i tego języka się nie pozbędziemy, że ten język gdzieś zawsze z nami będzie. Nawet milczenie jest tak naprawdę figurą retoryczną. O tak, no i figurą, czy czynnikiem muzyki. No, tak. Milczenie jest jakby podpowiadaniem ciszy, a przez ciszę podpowiadaniem nicości, a jednocześnie głuchej otchłanności bytu, gdzie byt i nic są tym samym. No właśnie, filozofowie metafizyczni mają opanowany pewien idiom quasi-poetycki, któremu jednakowoż przypisują no, potęgę poznawczą, ale jak się spojrzy oczami kogoś oczytanego w poezji na dyskurs metafizyczny, to on się często wydaje czymś w rodzaju złej poezji, taką kiczowatą poezją i bardzo trudno się takiemu dyskursowi metafizycznemu bronić. Podobnie też wygląda sprawa z dyskursem zbliżonym do metafizycznego, który się nazywa fenomenologiczny, kiedy zadaniem filozofa jest bardzo ściśle zrelacjonować, przekazać przeżycia i dokonywanie się i treść tych przeżyć, zwłaszcza przeżyć poznawczych. Prawda? I to, tutaj filozof przypisuje sobie kompetencje, które w bardziej naturalny sposób
posiada literat, zwłaszcza poeta. No i pytanie się rodzi, czy nie można zastąpić metafizyki czy filozofii metafizycznej poezją, czy też może ci filozofowie trochę nieporadni w tym swoim szukaniu właściwych słów i trochę bardziej oddani takiej pracy logicznej, dokonywania pewnych przejść logicznych, formułowania ciągów myślowych i rozumowań, czy też filozofowie może po prostu dostarczają materiału, który bardziej szlachetny sposób jest ostatecznie obrabiany przez poetów. Kto ja tutaj myślę, ma pierwszeństwo? Platon, jak wiemy, wyrzucił poetów z państwa, a może właśnie dlatego, że ich zazdrościł. Ja myślę, że to bardzo trudno mówić w sposób taki całkiem obiektywny, bo w dużej mierze chyba, a może nawet wręcz wszystko zależy od tego, kto patrzy, to znaczy kto czyta. Zupełnie inaczej będzie czytał literaturoznawca filozofię niż filozof filozofię i podobnie inaczej będzie czytał filozof literaturę niż literaturoznawca literaturę. No i to jest to ponieważ to wszystko jest język, to znaczy jedno i drugie to jest język, literatura i filozofia, i poezja i filozofia, więc to jest tylko kwestia tego, co będzie na tym pierwszym planie, co będzie ważniejsze, co będzie ciekawsze. Ja mam takich kolegów, a także studentów, którzy mają ambicje, a może nawet czas niektórzy są wykształceni filozoficznie i oni czytają literaturę tak, jakby to była filozofia, to znaczy czytają ją inaczej niż powiedzmy tacy rasowi literaturoznawcy. Myślę, że w dużej mierze to zależy od oka. No ja współczuję tym, którzy czytają literaturę niespontanicznie, tylko szukając tam ukrytego traktatu filozoficznego. Wydaje mi się, że go tam zwykle nie ma wcale i że jeżeli jakiś literat chciałby używać środków literackich do formułowania koncepcji filozoficznych, to ostatecznie jakoś tym przegrywa, że to właśnie poeta ma taką szansę, że intuicje metafizyczne przepięknie formułuje, a już w prozie to już słabo wychodzi. Ta filozoficzność musi tam być spontaniczna, co zresztą się właśnie chyba czasem udaje. Ja jestem przeciwnikiem intelektualizmu, to znaczy jakoś wydaje mi się, że intelekt jest ogólnie dosyć płaski i przereklamowany i że lepiej się nie krygować, nie napinać tak intelektualnie, nie stroić takie filozoficzne piórka i wtedy ta literatura lepiej wychodzi. Ja bardzo lubię prozę filozoficzną i poetycką Stasiuka, bo ona jest taka właśnie, w sam raz jest w niej tyle poezji, ile filozofii, ile potrzeba. Natomiast na przykład bardzo nie lubię, nie wiem, filmów Kieślowskiego, które są jakieś takie przemądrzałe, na siłę, jakieś takie filozoficzne. Myślę, że jest jakieś zagrożenie w poezji też, jakimś takim kompleksem wobec filozofii, że tam się ten poeta jakoś tak sili, żeby być filozoficzny, a to właściwie w zasadzie nie tak, potrzeba. To zależy chyba od takiej, można powiedzieć, autokreacji i od takiej roli, którą sobie przyjmiemy, no bo mamy w tradycji tego tak zwanego poeta doctus, prawda, czyli poeta wykształcony, czyli jeżeli bierzesz, już sięgasz po pióro, no to musisz być już, no najlepiej by było, jakbyś był filozofem w ogóle, prawda, i dopiero wtedy możesz zacząć pisać, a niektórzy właśnie nie mają zaufania do intelektu i do intelektualizmu i raczej szukają źródeł do pisania swojego gdzie indziej. Chociażby, nie wiem, można powiedzieć w intuicji, to też tak może być. Ale ja muszę powiedzieć a propos tego, o czym mówiłeś, że ja nie mam wykształcenia filozoficznego i raczej jeżeli czytam teksty filozoficzne, to dlatego, jeśli one mi są potrzebne po prostu do jakiejś mojej pracy. No ale to chyba wszyscy to mamy, że niektórych nam się czyta lepiej, innych gorzej, filozofów, i niektórzy stawiają nam większy opór. Czasami pokonywanie tego oporu jest przyjemnością jakąś, prawda, taką intelektualną.
w przypadku teoretyków literatury też tak jest oczywiście, ale a niektórych czyta się lepiej. Ja mam wrażenie, że jednak mimo wszystko my, literaturoznawcy, z większą przyjemnością czytamy te teksty filozoficzne, które są napisane przez kogoś, kto ma wyczucie stylu na przykład. Ja na przykład lubię czytać francuskich filozofów, dlatego że oni w gruncie rzeczy uprawiają taką eseistykę. Nawet jeśli to są traktaty filozoficzne, to one i tak są smacznie bardzo napisane i można smakować te frazy. Kiedyś Jerzy Pilch mówił, że on stosuje taki test pierwszego zdania, mówił wprawdzie o tekstach literackich, to znaczy jeśli idzie do księgarni, bierze książkę jakąś tam nową i czyta pierwsze zdanie, to zdanie go wciągnie, zaciekawi, no to wtedy kupuje, a w każdym razie czyta dalej. Ja mam coś takiego też z tekstami filozoficznymi. Jeżeli mnie to pierwsze zdanie czy pierwszy akapit zaciekawi, to wtedy czytam dalej. Oczywiście istnieją też takie z drugiej strony, takie pułapki zbytniej stylizacji. Myślę, że to w przypadku zwłaszcza tych filozofów spod znaku dekonstrukcjonizmu bywało nieznośne, to znaczy taki rodzaj przeliteraturyzowania, zgubiłem się w tej składni, ale zbytniej literackości, czegoś, co można powiedzieć o wiele prościej na przykład. Oczywiście wiadomo, że chodziło właśnie o to, żeby zwrócić uwagę na formę i żeby nie próbować oddzielić formy od treści. Ja wszystko wiem, wszystko rozumiem, ale jako czytelnik, jako prosty czytelnik, jednak lubię mieć też przyjemność, ale lubię też nie być wystrychniętym na dudka tak naprawdę, żeby nie zostać z samą przyjemnością, żeby to nie było trochę tak jak jedzenie chipsów. To jest tylko smak, nic więcej. Potem przychodzi refleksja, że to jednak nie był najlepszy pomysł dla żołądka. Bardzo ważną rzecz poruszyłeś, z którą ja się całe życie jakoś mierzę. Są bardzo wybitni filozofowie, którzy wymyślają własne języki. To znaczy wszystko, co mówią tymi swoimi bardzo trudnymi językami, można od biedy przetłumaczyć na bardziej przyziemny, mniej efektowny język. No i wtedy na przykład na użytek podręcznika historii filozofii. No i wtedy można sobie z tym dyskutować, ale to traci jakoś urok. Jak dokonujemy tej reformacji, to ta treść traci blask. Ale jest drugi gatunek filozofów i ja do nich należę, umownie analitycznych, znaczy nie w sensie jakiegoś dziedzictwa Wittgensteina i Russella, tylko takich, którzy szukają najbardziej neutralnego języka, jakby przeźroczystego języka, I w sposób taki uporządkowany, analityczny przedstawiają ten argument swój. Ja nie wiem, co lepsze, czy raczej co gorsze. Jak czytam tych ezoteryków, którzy tworzą własne idiomy filozoficzne, to mi się czasem wydaje, że to jest zbędne zawracanie głowy i produkowanie tylko jakiejś takiej sekty swoich własnych wyznawców. To dotyczy Heideggera, to dotyczy, nie wiem, spółki autorskiej Deleuze Guattari, żeby się do tej Francji odnieść, czy Deleuze'a. Ale z drugiej strony sobie myślę, że jednak ci narcystyczni twórcy własnych języków filozoficznych, gdzie przerost formy nad treścią jest czasem porażający, no jednak pełnią rolę, której nie da się zastąpić. I to trochę tak jest w poezji, że są jakieś strasznie wyrafinowani i trudni poeci, ekscentryczni, dziwaczni. Czytać to jest bardzo trudne i to jest bardzo męczące, ale oni coś wnoszą nowego i potem można z umiarem korzystać z tych nowych środków. I ja się czuję strasznie przyziemny. Oni wnoszą metafory i przecież to, co zostało z Deleuze'a i Guattariego, to przede wszystkim kłącze, prawda, jako pewna metafora, bardzo trafna metafora, rizom, która bardzo, bardzo dobrze opisuje chociażby, nie wiem, strukturę społeczną czy strukturę kultury. Ale dzięki temu, że oni się odważyli na taki gest w gruncie rzeczy
Tycki, prawda, wprowadzenia pewnej metafory, to jakoś, no, można powiedzieć, że dzięki temu zaistnieli, to znaczy tam jakoś byli potrzebni. To chyba Derrida mówił o tym, że właściwie to, czy to literatura, czy to filozofia, to mówi o, mniej więcej mówi o tym samym, mówi o świecie, o człowieku w świecie, tylko różni się zestawem metafor. Prawda? Jeżeli to są metafory nośne, jeżeli to są metafory zaraźliwe, jeśli to są metafory, które rzeczywiście wejdą jakoś do użytku naukowego czy pozanaukowego, no to wtedy można powiedzieć, że ktoś taki osiągnął sukces. I to jest taki sukces i filozofa, i sukces poety czy pisarza, w gruncie rzeczy opisywany w kategoriach retorycznych, że wrócę do początku. No, bylebyśmy czytali, wspomniałeś Derridę, nasunęła mi się tutaj anegdotka ze swoim własnym udziałem. Miałem przyjemność i honor prowadzić spotkanie w Instytucie Filozofii na Grodzkiej 52 z Jacques'em Derridą w roku bodajże 1996. No i to było nieudane spotkanie, ponieważ wszyscy pracownicy Instytutu Filozofii, którzy zabierali głos, chcieli Derridę krytykować, zresztą łamaną angielszczyzną, a on nieodmiennie zadawał im pytanie, a co pan czytał, do jakiej książki mojej odnosi się pański zarzut, na co nie było odpowiedzi, co znaczyło, że ta osoba po prostu nie czytała żadnej książki Derridy. No ale my nie tacy, minęło zresztą wiele lat i dzisiaj pewnie by to spotkanie z Derridą, gdyby żył, lepiej wyglądało. Słuchaj, zostały nam 3,5 minuty programu. Chciałbym ci je oddać na swobodną, wolną wypowiedź, przesłanie. Powiedz, co chciałbyś powiedzieć na dziś i na jutro i pojutrze, bo program zostaje w sieci. No nie wiem, czy to jestem nieprzygotowany, ale przypomniała mi się... Ale to moja wina, bo powinienem ci powiedzieć, ale poszedłeś, nie byłeś dostępny przed programem, to jest nie byłem, twoja. Nie byłem. Ale przypomniała mi się anegdota chyba trochę, chyba znacząca w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Mianowicie ja byłem na spotkaniu z Jacques'em Derridą w Katowicach, kiedy on otrzymał doktorat honoris causa i prowadził, byłem na takim seminarium, które on prowadził. To było seminarium poświęcone gościnności, pojęcie gościnności u różnych filozofów, przy czym on opowiadał, był obłożony książkami, cytował z tych książek, Kierkegaarda na przykład, i pokazywał takie kręgi znaczeniowe, w których się znajduje ta gościnność, właściwie nie mówiąc żadnego takiego zdania oznajmującego, można powiedzieć. Zadawał pytania, kręcił się, bo to jest też taka żydowska tradycja, pilpul to się chyba nazywa, prawda, takiej interpretacji, która nie idzie od punktu A do punktu B, tylko kręci się w kółko jakoś. I to było bardzo, bardzo interesujące, natomiast bardzo byłem ciekaw, jak sobie poradzili tłumacze kabinowi, bo to było tłumaczone, to było po angielsku prowadzone, tłumaczone na polski. I biedna pani tłumaczka właściwie wysłuchiwała tego wszystkiego, co Derrida mówił, po czym na końcu jakiegoś takiego akapitu, powiedzmy, mówiła zdanie oznajmujące, czyli dokładnie to, czego Derrida unikał, bo on robił takie uniki, wycofywał się przed tym, więc robiła coś zupełnie wbrew Derridzie. Bardzo to było ciekawe w kontekście dekonstrukcji, więc można powiedzieć, że dokonywała ona dekonstrukcji słynnego dekonstrukcjonisty. A druga anegdota o Derridzie to już jest przeczytana przeze mnie. Mianowicie jakiś Amerykanin opisywał, że w Ameryce Derrida miał wykład i bardzo dużo mówił o krowach. I wszyscy byli lekko zdziwieni, no ale wiadomo, że był to filozof dosyć ekscentryczny i mógł mówić o wszystkim, jak nie wiem, jak Żyżek naprawdę, więc właściwie czemu nie o krowach. I potem była jakaś przerwa w tym wykładzie i po wykładzie Derrida wrócił i powiedział, że dopiero teraz powiedziano mi, że to słowo po angielsku nie wymawia się chaos, tylko chaos. To był po prostu wykład o chaosie. Mesdames, messieurs, la vache qui rit, Michał Rusinek był naszym i państwa, i moim gościem w programie Mondrale, Radia Reset Obywatelski.
bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas, za szalenie interesującą rozmowę i wszystkich słuchaczy i słuchaczki bardzo zapraszam na kolejne wydania naszego programu. Do widzenia. Ja też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Reset Obywatelski.